Mecze piłkarskie możesz obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto. Legalny polski bukmacher. Ja sobie myślę, że największym wygranym może być sam Paulo Sousa, bo już wie, co zrobił źle, już wie, jakich złych wyborów personalnych dokonał, już wie, że Szymański być może nie pasuje do gry na wahadle, tam na prawym skrzydle i że niedobrze współpracuje z Bereszyńskim. No, wie, kto powinien grać na środku obrony. Jest takie stare przysłowie, że z wszystkich istot tylko człowiek kopnie dwa razy w ten sam kamień. No to ja mam nadzieję, że Paulo Sousa drugi raz w ten kamień nie kopnie. Jest kumatym gościem, więc wyciągnie legendarne wnioski. Prawda wizyty w Budapeszcie to jest niestety prawda tylko jednego punktu. To jest prawda nieporadnej drużyny przez prawie godzinę. Drużyny, która przegrywała 0-2. Natomiast sam kapitan Robert Lewandowski podkreśla, że należy szanować to, co się wydarzyło później, że doprowadziliśmy do 2-2, a później tracąc jeszcze gola, znowu doprowadziliśmy do remisu 3-3. Co do personaliów z tego meczu, to mam trzy bardzo konkretne wnioski w związku z wizytą na Wembley, z walką z drużyną Albionu. Wniosek pierwszy jest taki, Kamil Glik do linii obrony. Wniosek drugi jest taki, Kamil Jóźwiak do linii pomocy na wahadło, na skrzydło. Tak czy inaczej, od Glika i Jóźwiaka też bym zaczynał skład. Wniosek trzeci jest następujący. Partnerem Roberta Lewandowskiego w ataku powinien być Krzysztof Piątek. Pio, to co ma łatwość strzelania bramki, to jak potrafi powalczyć o piłkę, jeśli chodzi o górne piłki, ten gość ma gola. Jeśli drużyna złapie pewien rytm, a widać, że z Glikiem może być stabilniejsza w defensywie, a z Jóźwiakiem i Piątkiem silniejsza w ofensywie, to ja się aż tak bardzo tych Anglików nie boję, ale ja zawsze myślę na tak. Taka jest moja prawda futbolu. Ja bym tutaj nie chciał dużo mówić o zawodnikach. Ja bym może chciał zamienić słów kilka i powiedzieć kilka rzeczy na temat Paulo Sousy, bo uważam, że jest to nowy selekcjoner, który chce zagrać i chce grać zupełnie nową taktyką na trzech obrońców z tyłu, ale niestety na ten pierwszy mecz z Węgrami uważam, że dobrał złych wykonawców do swojej taktyki, bo jeżeli zdecydował się na Helika, posadził na ławce Glika, no to Helik powinien grać lewego z trójki obrońców, a nie środkowego, bo Helik w swoim zespole gra właśnie w trójce obrońców lewego skrajnego obrońcę, dlatego to już był błąd, żeby debiutant był środkowym z tej trójki i to on miał dyrygować całą linią obrony. Na pewno przerosło to zdecydowanie Helika. Innym zawodnikiem, który w tym ustawieniu taktycznym nie mógł się sprawdzić, to Szymański, który oczywiście miał mecze w reprezentacji, gdzie grał na skrzydle, ale w ustawieniu na czterech obrońców. Tutaj, będąc wahadłowym, Szymański nie miał prawa się sprawdzić, bo raz, w swoim klubie w Moskwie gra bardziej w środku pomocy. Jest to zawodnik ofensywny lub środkowy pomocnik, a na pewno nie jest to skrzydłowy, dlatego tutaj zdecydowanie lepiej nadawałby się Jóźwiak, który pokazał od momentu wejścia, co może dać reprezentacji i co dawał też w meczach jesiennych zeszłego roku. Dlatego tutaj złe decyzje moim zdaniem na ten pierwszy mecz personalny, jeśli chodzi o wykonanie i wykonawców tej taktyki, którą obrał i którą mam nadzieję będzie dalej chciał stosować Paulo Sousa. Oczywiście po dwóch miesiącach bycia selekcjonerem miał prawo do popełnienia błędów i nikt tego tutaj nie kwestionuje, bo nie oszukujmy się, że na pewno Paulo Sousa przez ostatnie 3 lata nie analizował gry reprezentacji Polski. Dostał ofertę, przyjął ofertę, jest selekcjonerem i musimy po prostu dać mu trochę czasu na to, żeby dobrał sobie swoich wykonawców do tego, jak jego reprezentacja pod jego wodzą ma grać. Bo na pewno nie chcielibyśmy, żeby grała tak jak do momentu straty do drugiej bramki, czyli do momentu 2-0 w Budapeszcie, bo to był mecz do zapomnienia.
Tak naprawdę największym przegranym meczu w Budapeszcie jest dla mnie Paulo Sousa. Spodziewałem się, że taki krasomówca, taki inteligentny facet będzie potrafił wykorzystać potencjał tej drużyny od strony motywacyjnej. Wiem, że bardzo mocno postawił na tę sferę taktyczną, że chciał coś zmienić, odcisnąć własne piętno. Chciał, aby zespół zagrał zupełnie inaczej niż za kadencji Jerzego Brzęczka widowiskowo. To się do końca nie udało. Mieliśmy 3 drzemki nastawione na ten 90-minutowy sen. Natomiast dla mnie niedopuszczalnym jest to, żeby trener, który przychodzi i chce zastosować efekt nowej miotły, sprawiał, że zespół budzi się dopiero w 60 minucie. Tutaj jest bardzo duża rola trenera. Mecze wygrywają piłkarze. Ja w to głęboko wierzę. Piłkarze, nie trenerzy. Piłkarze strzelają gole. To bardzo mądrze powiedział niedawno Pep Guardiola. Nigdy nie obroniłem żadnego rzutu karnego, ani nie strzeliłem gola. Po prostu zrobili to za mnie zawsze piłkarze. I myślę, że podobnie będzie z Paulo Sousą. Natomiast on tego potencjału ludzkiego, który ma w swoim zespole, nie wykorzystał. Chciał troszkę pokombinować, chciał troszeczkę być taki hej do przodu, a wyszło tak jak wyszło, słabo. Po prostu wyglądaliśmy przez wiele fragmentów tego spotkania jak drużyna nudna, nie mająca niczego ciekawego do zaoferowania. I tak jak powiedziałem wcześniej, z Anglikami naprawdę kiepsko to widzę, bo oni obnażą każdy nasz błąd. Ich potencjał ofensywny jest wręcz porażający, więc troszeczkę jestem tym aspektem zawiedziony. Myślałem, że tak już wszyscy się znudzili tym Jerzym Brzęczkiem i tak wszyscy go strasznie nie lubili i tak bardzo go nie chcieli w tej reprezentacji, że wydawało mi się, że ten Paulo Sousa wniesie taki powiew świeżości. I fajny to był mecz do oglądania, no ale wynik to dla nas jest po prostu beznadziejny. I to jest porażka, chociaż bardziej przegrani mogą na pewno czuć się Węgrzy. Mecze piłkarskie możesz obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto. Legalny polski bukmacher.